Miernik częstotliwości PLJ-8 LED. Pokazywałem już ten miernik we wcześniejszych filmach, już nawet chyba kilka lat temu. Natomiast chciałbym pokazać, czy zademonstrować i opisać go troszeczkę bardziej dokładnie. Jest to, jak dla amatorów, naprawdę bardzo dokładny i niedrogi przyrząd pomiarowy. Z drugiej strony mamy, po tej stronie mamy wejście napięcia zasilającego. Widać, że jest zastosowany stabilizator napięcia, a więc możemy zasilać ten miernik częstotliwości nawet napięciem niestabilizowanym, a dokładnie producent podaje zasilanie od 9 do 15 V. Może to być napięcie stałe, niestabilizowane, ponieważ stabilizator jest na płytce, czyli wystarczy jakikolwiek zasilacz o jakiejś tam niewielkiej mocy, bo miernik częstotliwości pobiera mały prąd. W instrukcji obsługi jest tam napisane chyba, że przy 12 V zasilania pobiera około chyba 160 czy 180 mA, także jest to niewiele. Z drugiej strony mamy wejście, do którego możemy podłączyć nawet inne przewody pomiarowe do pomiaru częstotliwości. Natomiast co jeszcze można ciekawego tu powiedzieć? Może odwrócimy z drugiej strony teraz, bo to w zasadzie najważniejsze dwie rzeczy, czyli zasilanie i wejście tego przyrządu. Natomiast tu mamy dwa dodatkowe przyciski funkcyjne, którymi można zmieniać parametry i ustawienia miernika częstotliwości. To może podłączę go teraz, bo tak jak każdy przyrząd pomiarowy, i on również musi przez chwilkę się wygrzewać. Do zasilania użyję zwykłego zasilacza 13,8 V, minus i plus. Aby lepiej było widać wyświetlacz, zastosuję taką maskownicę z plexi. O, niech tak. I teraz widzimy bardzo ładnie wyświetlacz czerwony, jak widać. I teraz jeszcze jedna podpowiedź. Pełna instrukcja obsługi, przynajmniej znalazłem w języku angielskim, oraz inne podpowiedzi znajdują się w internecie. Jest wiele filmów na ten temat i z takich też jeszcze ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o ten miernik częstotliwości, to w tym mierniku częstotliwości zastosowano wzorzec częstotliwości, czyli generator VC-TCXO, który ma stabilność 2,5 ppm. Częstotliwość pomiarów tego miernika to jest podobno od 100 kHz do 2,4 GHz. Miernik ma trzy tryby bramkowania. Jedna setna sekundy, jedna dziesiąta sekundy i jedna sekunda. Oraz dwa kanały pomiarowe, wysoki i niski. Jak wykonujemy pomiary tym urządzeniem? Po pierwsze, no, trzeba doprowadzić do wejścia odpowiedni sygnał wejściowy o odpowiednio dużym napięciu. Natomiast przyciskiem górnym możemy wybierać sobie, może przełączę. Po pierwszym wciśnięciu pokazuje się taki napis IF. Tu teraz możemy ustawić sobie częstotliwość, która będzie dodawana lub odejmowana od częstotliwości mierzonej. Czyli jeśli wykonujemy pomiary w radiotelefonie, załóżmy częstotliwości pośredniej, to możemy, załóżmy, dopisać sobie, jeśli to jest jakiś radiotelefon, powiedzmy, no jakikolwiek, ale niech będzie to częstotliwość, powiedzmy, 10,695. Wpisujemy w ten sposób, że teraz dolnym przyciskiem ustawiamy 1,
przechodzimy górnym przyciskiem dalej. Dolnym teraz wybieramy właściwą cyfrę 10,600. Przesuwamy następną cyfrę. Ustawiamy dolnym przyciskiem właściwą cyfrę 9. I teraz jeszcze przechodzimy dalej. I znów ustawiamy dolnym przyciskiem 5. I już. I cała filozofia. Już mamy ustawione 10,695. Przy czym w radiotelefonach czasami występuje albo na plus, albo na minus. To znaczy należałoby do właściwej częstotliwości pomiaru dodać albo odjąć tą częstotliwość pośrednią. Czyli wciskamy jeszcze raz górny przycisk. Jeszcze raz wciskamy górny przycisk. I tu mamy teraz IF, albo dodajemy, albo odejmujemy. I teraz, żeby to zatwierdzić, górnym przyciskiem i już. I teraz możemy wykonywać pomiary. Przycisnę jeszcze raz, wchodzimy sobie ponownie w częstotliwość tu pośrednią. Teraz to wykasujemy, czyli ustawiamy zera wszędzie. Oj, przepraszam. I teraz miernik po każdym wejściu w tryb zmiany ponownie wychodzi z funkcji programowania. Także jeśli chcemy cokolwiek zrobić, ponownie wciskamy górny przycisk. Ponownie wciskamy górny przycisk i tu mieliśmy właśnie na plus albo na minus. Przejdziemy z powrotem tak jak było, żeby nie mieszać tu już w mierniku. Następnie jeśli znów przyciśniemy, no właśnie zmieniłem, dlatego wyszedł z trybu funkcji. I teraz nie ruszamy już tutaj nic. Jeszcze raz przyciskamy i teraz mamy do wyboru. W mierniku mamy dwa kanały. Kanał wysoki lub niski. W tej chwili mamy A, czyli auto. Jeśli przycisnę dolnym przyciskiem, mogę wybrać sobie kanał wysoki lub kanał niski. Ale wybierzemy kanał auto. Wtedy w czasie pomiarów miernik częstotliwości automatycznie wybiera sobie kanał wysoki lub niski. Służy to do pomiarów częstotliwości albo niskich, albo wysokich. Przechodzimy dalej. Jeszcze raz muszę wejść w programowanie. Tu mamy filtr. Filtr, który obcina zakłócenia o niskiej częstotliwości. W tej chwili ten filtr jest włączony. No, powiedzmy, że wyłączę ten filtr. Off. I filtr jest wyłączony. Proszę zobaczyć, jeśli wyłączyłem ten filtr, to miernik od razu pokazuje nam jakieś wyniki pomiarowe, po prostu już nawet z gołych przewodów, nigdzie nie podłączonych. Także, żeby wynik pomiaru był dokładniejszy, włączymy ponownie ten filtr. Filtr włączony. I z powrotem wciskamy górny przycisk, wchodzimy sobie w funkcję, filtr włączony i teraz mamy następną funkcję, to jest jaśniej lub ciemniej, żeby pokazywał nam wyświetlacz, czyli po prostu jasność wyświetlacza. I teraz mamy ustawioną trójkę, czwórka, piątka, szóstka, siódemka i ósemka. To jest najjaśniej. Natomiast ponownie wciskamy, mamy L1, L2
i L3. Zostawię w tej pozycji, bo jest to w zupełności wystarczająca jasność. Wychodzimy z trybu programowania. Mamy miernik częstotliwości gotowy do użytku. Te mierniki w czasie produkcji nie są kalibrowane, a więc aby w miarę dokładnie pokazywały właściwą częstotliwość, należałoby je skalibrować. Dlatego przylutuję teraz do tych przewodów mój przewód pomiarowy i skalibruję według wzorca rubidowego. Wzorzec rubidowy jest już gotowy do pracy. Można teraz zacząć kalibrację miernika PLJ. Taką częstotliwość pokazuje nieskalibrowany miernik PLJ 8 LED. Oczywiście akurat ten egzemplarz, bo nie spotkałem się, żeby wszystkie jednakowo pokazywały. Czasami pokazują trochę za nisko, czasami trochę za wysoko. Trzeba to teraz skalibrować. Jest do tego specjalny trymer na płytce, także trzeba to teraz ładnie ustawić, tak aby pokazywał miernik dokładną częstotliwość. Przy czym niektóre mierniki częstotliwości tak są rozjechane, że niestety trzeba wymieniać tam jeden albo dwa rezystory na płytce. Ale rzadko to bywa. Zazwyczaj wystarcza regulacja potencjometrem montażowym. Już mamy w miarę dokładnie ustawioną częstotliwość, ale postaram się to jeszcze ustawić dokładniej. Jeszcze troszeczkę. O! I teraz mamy ustawione praktycznie idealnie. Jeden herc będzie tak sobie teraz skakało do góry, do dołu. Można jeszcze spróbować to. O, dotknąłem i już wskoczyło zero. No to spróbuję jeszcze trochę. Gdzie to było? Tu. Teraz przeholowałem. No taka dokładność to i tak już jest w zupełności wystarczająca, także jeśli ktoś ma chęć ustawić i skalibrować swój miernik częstotliwości PLJ, też jest to oczywiście możliwe do zrobienia. Mierniki, które ja wysyłam, są w ten sposób właśnie skalibrowane, także można je kupić na mojej stronie internetowej www.saxonwaw.pl. Po lewej stronie są zakładki i będzie tam zakładka w komisie. Trzeba kliknąć wszystko, co jest aktualnie w komisie. Można kupić tego typu miernik. A teraz jeszcze pokażę, jak bardzo łatwo takim miernikiem jest wykonywać pomiary. Aha, może jeszcze też sprawdzimy sobie, jaką częstotliwość może zmierzyć taki miernik. Do pomiaru miernika częstotliwości użyję generatora. W tej chwili ustawione jest 1 kHz, 1 V. Uruchomię generator i niestety pomimo, że wyłączyłem w mierniku częstotliwości PLJ 8 LED, wyłączyłem ten filtr górnoprzepustowy, który obcina dolne pasmo, no to miernik częstotliwości w tej chwili nic nie pokazuje. Może ustawię jakąś wyższą częstotliwość. No jest 1 kHz, ustawię powiedzmy 10 kHz. Mamy w tej chwili 10 kHz.
PLJ 8 LED. Niestety ja tu patrzę na niego, ale w dalszym ciągu pokazuje głupoty. Nawet pomimo, że ustawiony jest 1 V peak peak, no to niestety miernik częstotliwości nie odczytuje jeszcze tak niskiej częstotliwości. W danych technicznych jest podane od 100 kHz. Ustawię może 100 kHz. I rzeczywiście miernik zaczął to już odczytywać. Pokażę teraz miernik częstotliwości. Taką oto pokazuje częstotliwość w tej chwili PLJ 8 LED. W tej chwili mamy ustawioną częstotliwość z generatora 100 kHz, 1 V peak peak. Ustawię może mniejsze napięcie z generatora, ustawię połowę tego. Jeszcze chwilkę. O, w tej chwili ustawione jest 500 mV. Pobawimy się, ustawię jeszcze, może ustawię 100 mV. No już miernik troszeczkę zaczyna nam wariować. Miernik oczywiście częstotliwości. 100 mV przy 100 kHz jest troszeczkę za mało. Ustawię. O, 200 mV. Też za mało. 300 mV. Też jeszcze za mało. 400 mV. No jak widać, już przy 400 mV PLJ 8 LED nieźle sobie radzi, aczkolwiek to chyba też jeszcze za mało. Ustawię 500 mV. Czyli 500 mV przy 100 kHz ten miernik ma taką czułość. Może można to jeszcze skorygować trymerami, ponieważ są dwa trymery jeszcze od ustawienia czułości tego przyrządu. Te trymery znajdują się tu z tyłu na płytce, także pewnie to można ustawić, ale generalnie no, nie sądzę, żeby ktoś aż mierzył tak niską częstotliwość, ale no, w końcu jest to przyrząd jakiś pomiarowy. Może niektórzy będą wykonywali pomiary tak małych częstotliwości. No może w technice audio, ale powiedzmy uznajemy. Od 100 kHz ten miernik mierzy doskonale. Teraz przejdę i ustawię powiedzmy, ustawię częstotliwość 1 MHz. 1 MHz. W tej chwili mamy częstotliwość ustawioną 1 MHz, wyjście z generatora 500 mV. No to pobawimy się dalej, ustawię 10 MHz powiedzmy. Jeszcze raz, bo wcisnęło mi się tu dwa razy. O! Teraz będzie dobrze. I w tej chwili mamy z generatora 10 MHz. No to ustawimy sobie, no ten generator może do 60 MHz, no to ustawimy powiedzmy 10 MHz, no to ustawimy 30 MHz. No to ustawimy sobie może maksimum 60 mega. W tej chwili mamy 60 MHz.
ale żeby zmierzyć jeszcze wyżej, to muszę zmienić przyrząd. Poprzedni generator pracował do 60 mega, natomiast teraz zastosowałem tester radiokomunikacyjny jako generator i ustawiłem 27 mega, 500 mV na wyjściu. Sprawdzimy sobie teraz, do jakiej częstotliwości PLJ8 LED będzie działał, ponieważ ten tester działa tam troszeczkę ponad 1 GHz, także mamy możliwość sprawdzenia i przetestowania PLJ8 LED, do jakiej częstotliwości będzie mierzył. Miernik pokazuje teraz nam częstotliwość z generatora, 27 mega, 500 mV, a dokładnie 501 mV. Przy pomiarach wyższych częstotliwości warto w mierniku uruchomić filtr obcinający niskie pasmo, aby były mniejsze zakłócenia. I tu mamy auto, czyli prawidłowo. Filtr włączony. I jeszcze raz, 27 mega. No to może ustawię 60 mega dla próby. No to może 200 mega dla próby. 200 MHz. No to może 300, albo od razu 400 mega ustawię, żeby już się nie bawić. 400 mega. Miernik bardzo ładnie mierzy, 400 mega. Proszę bardzo, a co? No to ustawimy może z 600. Pomiar częstotliwości 600 MHz, na wyjściu z generatora 501 mV, czyli dla warunków amatorskich do pomiarów domowego absolutnie super miernik. W zasadzie nie trzeba nic lepszego. To i tak w warunkach amatorskich to mierzymy tam powiedzmy do 30 mega, tak jak użytkownicy CB radia. No niech będzie to nawet radioamator, no to też mierzymy w paśmie 2 metry, czyli 145 mega. Ustawimy sobie 145 mega. Proszę bardzo, już mamy częstotliwość 145 mega. Pasmo 70 cm to jest 400, powiedzmy 40 mega, 440, enter. Mamy 440 mega. No tu może być napięcie wejściowe już troszeczkę za małe, dlatego i miernik tak troszeczkę sobie minimalnie skacze. No ale tu mamy napięcie wyjściowe z generatora w tej chwili 501 mV, to jest maksimum, co mogę w tej chwili dać. Może przy wyższym napięciu byłoby lepiej, aczkolwiek jeśli mierzymy częstotliwość wyjściową nadajnika, zaraz pokażę, no to w zasadzie to napięcie wyjściowe w nadajniku jest tak wysokie, że w zasadzie wystarcza zrobić małą pętelkę nawet z tych przewodów pomiarowych, które są przy mierniku, i też będzie odczytywał właściwą częstotliwość. Ale to za chwileczkę, to już można wyłączyć. A może jeszcze spróbuję dla próby, no co my tu mamy, 400. Jeszcze raz, nie wiem czy to robiłem, przepraszam, nie to, muszę przejść tu, 600 mega, ustawimy
1 GHz. Pewnie napięcie wejściowe jest za niskie, dlatego już miernik tego nie odczytuje, także śmiało nawet do tych 600 mega miernik mierzy, oczywiście przy napięciu wejściowym 500 mV. Do pomiarów nadajnika w zupełności wystarcza taka właśnie pętelka. No, jeśli ktoś będzie miał PLJ 8 LED zamontowany w obudowie, można zrobić gniazdo, załóżmy jakieś tam BNC i na przewodzie zrobić sobie taką, no tu mamy troszeczkę lepsze takie wykonanie, też taką pętelkę, albo na przykład taką pętelkę. Tylko proszę nie pytać mnie, jakiej średnicy powinna mieć. Może mieć kilka centymetrów, albo jakiego koloru ma być przewód. Może być byle jaki. Ja mam akurat czarny, ale może być biały, niebieski, czerwony, żółty, zielony, jaki tylko chcecie. Przy strojeniu obwodów czy generatorów w radiotelefonie, tam gdzie napięcia są bardzo małe, można wykorzystać tego typu sondę pomiarową albo tego typu sondę pomiarową. Tego typu sondy są dostępne. Ja kupiłem je na eBayu, także bez problemu to można kupić, zamówić, przyślą. I to całkiem niedaleko, bo to jest człowiek, który robi to na Ukrainie, także w miarę szybko paczki idą. Tydzień, dwa i już jest sonda pomiarowa u Państwa. Ale jeśli wykonujemy pomiary tylko czysto w nadajniku, to wystarczy do miernika zwykła pętelka, jeden zwój drutu, może być linka, w zupełności wystarcza. Przypominam, pełny opis tego miernika częstotliwości jest dostępny w internecie. A ja życzę wszystkim fajnej, udanej zabawy, jak najdokładniejszych pomiarów i pozdrawiam!